Taki koleś, gruby koleś ze szmatą taką na głowie, takie fajne okularsy ma. On w ogóle tak śmiesznie wygląda, takie ma dziwne ubranko. Taki dziwny gościu. Sprzątaj to. Co? Masz jakieś problemy do mnie? A my bierzemy jego tam klucz, bo ci ludzie wszyscy, oni mają te klucze do swoich domów. W ogóle fajna tutaj muzyczka egipska leci. Przypomina mi się te Hitman 2 w egipskich tych krainach, jak te tam z tymi kulkami chodziły. No nie, no i przez niego wszystko się nie udało. Durny musi sobie w lusterku przystrajać akurat teraz. Teraz musimy zrobić, żeby ten capsot poszedł, durny. Może pieniążek go wyjdzie. Idź se. Durny, są zajęte. Wysiadka. Ale se wszedł w mój kibel. Co jest? On jest jakiś nienormalny. Co on wyprawia? Ten gość jest jakiś durny. Myje te łapy i myje. Ale ma kwaśny ryj. Ho! Zaraz cię włożę. No, no durny się rozgląda niepotrzebnie. O, ten chłopiec, w ogóle po co on tu włazi, jak on włazi i zaraz się obróca i wyłazi? On jest jakiś niemyślący? Jeny głuchy jak słup. Jest! Dobra, muszę się przed niego chyba wpchać. Przepraszam. Ale on jest uśmiechnięty. Zaraz nie będziesz uśmiechnięty. Ja nie rozumiem. Ja... Albo... Nie, nic. Teraz musimy... Chyba... Nie, czy... Albo na... Na siódme jedziemy. No i co? Nie działa mi klucz! Czemu? Tam jest ważne! Może ja pomyliłem? Może to jest nie te? Ale... Takie same było. I nie chcę znowu coś robić źle. Aż mi się... Bo właśnie można się pomącić, bo tu są... Dużo jest podobnych i wszystko i... Na wykrycaniu. O, widzicie jak on jest ubrany w ogóle? On wygląda jak z jakichś starożytnych czasów by się urwał. I przychodzi tutaj do normalnych światów. No, trochę... Nie wiem co on... Dziwne ma te takie szmaty. Nie, chyba mu się czasy pomyliły. Przychodzi z jakimś dziwnym ubrankiem.